Można powiedzieć, że symulowali lojalność, odpowiadając na oczekiwania Centrum sprawozdaniami, które nie odpowiadały prawdzie. Oficjalnie lokalni sekretarze partyjni przedstawiali siebie jako lojalnych pomocników Stalina, nie zaniedbujących niczego i natychmiast wypełniających wszystkie polecenia Komitetu Centralnego. Ich język i sposób zachowania świadczył o tym, że wiedzieli, czego Stalin oczekiwał: demaskowania wrogów i bezlitosnego ich niszczenia, nawet gdyby wrogiem okazał się dotychczasowy przyjaciel. Lecz za taką fasadą ukryte były niemożliwe do zniwelowania konflikty interesów. Podczas gdy jedni starali się dostarczać zboże według planu i realizować plany produkcyjne, inni próbowali w subtelny sposób opierać się zaleceniom płynącym z centrali w Moskwie. Problem ten, nie mógł zostać rozwiązany bez zastosowania przemocy. Najwięksi funkcjonariusze na prowincji nie mogli się uchylić od stosowania brutalnych metod, ponieważ Stalin oczekiwał od nich działań zdecydowanych i skutecznych. Metody te mogli co najwyżej skierować wobec rywali czy outsiderów, nienależących do grupy, z którą utrzymali i której sprzyjali. We wszystkich regionach sekretarze partyjni i ich klienci byli połączeni ze sobą łańcuchem wzajemnych zależności i zobowiązań. W Smoleńsku poplecznicy szefa regionu zachodniego Iwana Rumiancewa otrzymywali premie finansowe, przywileje i byli zapraszani na obficie zakrapiane alkoholem przyjęcia. W końcu 1937 roku, po aresztowaniu Rumiancewa, jeden z ludzi należących do jego dawnego orszaku zadenuncjował utrąconego szefa. W liście do Kaganowicza żałował za własne przewinienia wobec partii i z całą otwartością opisał przyjemności, jakim oddawał się Rumiancew i jego świta. W dni wolne od pracy i podczas licznych świąt Rumiancew ściągał swoich kompanów na dacze pod Smoleńskiem, gdzie podejmował ich koniakiem, szampanem, wódką, drogimi słodyczami, owocami i najlepszymi potrawami. Aż do wczesnego rana towarzysze zabawiali się w oparach alkoholu z żonami i metresami. Dom wypoczynku zmieniał się w dom alkoholowej orgii. W trakcie tych spotkań obecni tam sekretarze partyjni i funkcjonariusze władzy wznosili toasty za zdrowie Rumiancewa, nazywając go swoim wodzem. Przede wszystkim jednak Rumiancew i jego zastępca, Akim Shilman. Chronili przyjaciół i krewnych przed represjami, wykorzystując czystki w partii głównie do usunięcia swoich przeciwników, a przyjaciół, którzy popadli w niełaskę, osadzali na urzędach i posadach w miejscowościach oddalonych od centrum regionu. Wymianę legitymacji partyjnych, pisał ów denuncjator do Kaganowicza, przeprowadzono jeszcze prościej, zbanalizowano ją. Pamiętam, jak zwołano zebranie sekretarzy komitetów powiatowych. Schillman wydał polecenie wystawienia legitymacji partyjnych i kart członków wszystkim sekretarzom Komitetu Powiatowego. Wszystkie dokumenty zostały wystawione w ciągu jednego tygodnia i doręczone po zebraniu sekretarzy. Szefom partii w prowincjach zależało więc, żeby w interesie obu stron i dla zapewnienia sobie ochrony nikt nie łamał umów. Jakie zawierali ze sobą patroni i klienci. Stalin potrzebował szpicli i denuncjatorów, by śledzili te wzajemne powiązania i ujawniali łączące ludzi tajemnice. W ten sposób rozbrajał ów mechanizm saobo ochrony. Operacje te miały szansę powodzenia pod warunkiem uniezależnienia się od informacji płynących z centrów władz lokalnych. Na prowincji Tendencja ta została odebrana jako poważne niebezpieczeństwo i wszelkimi sposobami starano się ją odwrócić. Jeśli ktoś z aparatu partii albo władz lokalnych wychylił się przeciwko ustalonym regułom gry i posłał informację do biura politycznego, spodziewając się, że w zamian zostanie nagrodzony lepszą funkcją w hierarchii partyjnej lub urzędowej, musiał liczyć się z brutalnymi konsekwencjami ze strony lokalnej władzy. Był pozbawiony urzędu, ogłaszano go wrogiem ludu i wydawano NKWD nakaz jego aresztowania. Żeby politbiuro w Moskwie nie powzięło żadnych podejrzeń, wszystko przeprowadzano pod szyldem walki ze szpiegami i sabotażystami podjętej z polecenia Stalina. W lipcu 1937 roku Stalin wysłał korespondentów prawdy na prowincję, żeby zdali relacje z tego, jak wygląda sprawa likwidacji wrogów. Wiwanowie, meldował korespondent nazwiskiem Kozłow, Nosow i inni miejscowi funkcjonariusze władzy zdemaskowali wprawdzie wrogów, ale własnych ludzi chronili przed represjami. Jeśli tylko czyjaś uwaga koncentruje się właśnie na tym, od razu próbują to zainteresowanie skierować na coś innego. Na początku roku sekretarz obwodowego Komitetu Partii Sołodowników popełnił samobójstwo po przesłuchaniu w siedzibie NKWD. W dniu jego samobójstwa zastępca szefa NKWD, Harachonow, rozmawiał z towarzyszem Nosowem o tym, że trzeba aresztować sołodownika. Nosow się nie zgadzał. Tego samego dnia sołodownik się zastrzelił. Któż mógł uprzedzić samobójcę jak nie Nosow? Takiej zdrady Stalin Nosowowi nie mógł wybaczyć. Nagonka na szpiegów i sabotażystów, która zaczęła się w drugiej połowie 1936 roku, była możliwa, ponieważ lokalni sekretarze partii, chcąc uniknąć podejrzeń wobec siebie, również wzięli udział w systematycznym wykrywaniu i wskazywaniu wroga. Nastąpiły masowe aresztowania specjalistów i ich dyrektorów z zakładów przemysłowych. Przekazywano ich NKWD, by zademonstrować Stalinowi gorliwość w wypełnianiu jego poleceń. Szef partii Syberii Zachodniej, Robert Eiche, sam jeździł w miejsca, skąd meldowano o wytropieniu wroga, każąc aresztować funkcjonariuszy oraz urzędników państwowych i rozstrzeliwać tych, których sam uznał za pasożytów. O takich aktach samowolnego terroru w regionach ze strony niższych funkcjonariuszy partii Moskwa zdawała się nie słyszeć. W końcu 1936 roku, Stalin zainteresował się szczególnie komitetem partii w Swierdłowsku, gdy Centralna Komisja Kontroli uznała za niedopuszczalne aresztowanie funkcjonariuszy partyjnych i państwowych i skazywanie ich w procesach pokazowych za drobne wykroczenia. 13 lutego 1937 roku tuż przed rozpoczęciem posiedzenia plenarnego KC. Sekretarze partii w poszczególnych republikach i regionach otrzymali od dyktatora telegram, w którym ten ostrzegał ich przed wydawaniem samowolnych wyroków. Stalin zawiadamiał o posiadaniu informacji wskazujących na to, że sekretarze bardzo chętnie udzielają zgody organom NKWD na aresztowanie dyrektorów fabryk, inżynierów i techników, by ochronić samych siebie. Takie postępowanie jest zabronione. KC przypomina Wam, że ani sekretarz Komitetu Obwodowego bądź Komitetu Regionalnego, ani nawet sekretarz KC, a tym bardziej inne osoby z kierownictwa partii i rządu sowieckiego, nie mają prawa wydać zgody na takie aresztowanie. Jedynie sam Komitet Centralny, a więc sam Stalin, mógł wydać taką decyzję. W początkowej fazie czystek powstał konflikt między interesami Stalina i jego wasali na prowincji, ponieważ przez to, że należało ujawniać trockistów, szpiegów i sabotażystów, lokalnie wysocy funkcjonariusze partii tracili swoich klientów, na których opierała się ich władza. Próbowali więc wszelkimi sposobami nie dopuścić do zniszczenia stanu rzeczy. A ponieważ lokalni szefowie NKWD wchodzili w skład miejscowych struktur władzy, Przywódcy w Moskwie nie mogli ostatecznie na nich polegać. Na przykład przywódcy partii w obwodzie uralskim umówili się z lokalnym kierownictwem NKWD, żeby niekorzystne wiadomości, jak choćby informacje o niewykonaniu planów, trzymać dla siebie i nie przekazywać ich Moskwie. Stalin zrozumiał, że terror panujący w prowincjach nie jest zgodny z intencją władzy centralnej. Terror odpowiadał jego stylowi rządzenia, nie odpowiadał jednak jego interesom. Lokalni potentaci byli, wydaje się, pewni swojej władzy, ponieważ jeszcze w połowie lat 30. zachowywali się jak władcy absolutni. Naśladowali styl rządzenia Stalina i podobnie jak on, dbali o rozwijanie kultu własnej osoby. Miasta, fabryki i kołchozy. Otrzymywały nazwy pochodzące od ich nazwisk, uwieczniały ich liczne portrety i wiersze, a oni sami otaczali się służalczymi lizusami, którzy zawsze mieli w pogotowiu pieśni pochwalne na temat swych panów. W obwodzie smoleńskim 134 kołchozy nosiły imię pierwszego sekretarza partii Rumancewa. On sam zachowywał się na swym terenie jak udzielny książe. Utrzymywał salon w stylu pani Pompadour, gdzie urządzał orgiastyczne zabawy ze swymi metresami, a loże nowo wznoszonego teatru w Smoleńsku kazał połączyć podziemnym korytarzem ze swoim biurem. Nie znał umiaru w tych zapędach. Co tydzień zapraszał przyjaciół i krąg oddanych sobie ludzi, ich żony i kochanki do położonego poza miastem domu wypoczynkowego Smoleńskiego Komitetu Partii. Jego córka, jak wyznał później jeden ze współpracowników Rumiącewa, opowiadała bardzo nieprzyzwoite anegdoty. Rano mężczyźni szli z obecnymi tam kobietami do łóżka. Przejazd Rumiącewa ze Smoleńska na wieś przypominał bajeczną procesję. Pierwszy sekretarz jechał ze swymi gośćmi w odkrytych samochodach i rzucał kopiejki głodnym chłopom. Na koniec Rumiancew zdecydował się na zorganizowanie niebotycznie wystawnego bankietu z okazji swoich 50. urodzin. Kochał przepych i lubił, by go podziwiano. Popełnił przy tym niewybaczalne błędy polityczne. W 1936 roku na forum Partii Obwodu Smoleńskiego mówił o konstytucji. Uwagi obecnych czekistów nie uszedł fakt. Że pierwszy sekretarz mówił tylko o konstytucji, lecz nie sławił konstytucji Stalina. Przy innej okazji cytował Stalina, lecz nie uwzględnił najważniejszego zdania wodza, że w regionach widać rękę wroga. Nie tylko zresztą Rumiancew zachowywał się na podległym sobie terenie podobnie jak Stalin. Również Ławryńki Beria, twórca azerbejdżańskiego przemysłu naftowego, i pierwszy sekretarz za Kaukaskiej organizacji partyjnej wiódł życie udzielnego Czerwonego Księcia. Inni szefowie partii pozostałych Republik Związku Sowieckiego także łaskawie przyjmowali przejawy kultu własnej osoby, choć przybierały one nieraz groteskowe formy. Pierwszy sekretarz partii w Kazachstanie, Lewon Mirsojan, jeden ze starych popleczników Stalina na Kaukazie, kazał zmienić nazwę najwyższego szczytu w Pamirach na Szczyt Mirsojana. Gromadził wokół siebie armeńskich i tureckich komunistów z Baku, skąd sam pochodził, a ci skutecznie niwelowali wpływy Moskwy w lokalnych strukturach partii. Poza tym na wydawanych przez niego przyjęciach recytowali oni panegieryki na cześć Mirsojana. Stalin miał więc powody, by nie dowierzać swoim wasalom w republikach. W biurze politycznym obstrukcje w realizowaniu centralnych dyrektyw na prowincji traktowano jako opór i sabotaż. Tak oto wybiła godzina Stalina, który wszędzie, gdzie powstało podejrzenie, nakazywał poszukiwać i likwidować wrogów. Od szefów partii w poszczególnych regionach oczekiwał bezlitosnego wydawania ich przyjaciół i klientów, ścisłego wypełniania swoich nakazów i udowodnienia, że w każdej chwili są gotowi do przeprowadzenia tego, co nieuniknione. Terror był ogniową próbą stalinowskich funkcjonariuszy. Kto tej próbie nie sprostał? Tracił zaufanie dyktatora, a wkrótce, potem życie. Kiedy latem 1936 roku, podczas procesu Zinowiewa i Kamieniewa, histeria wokół istnienia szpiegów osiągnęła swój pierwszy punkt szczytowy, partyjni kacykowie w regionach nie byli już w stanie odpierać dłużej nacisków Moskwy. Zaczęło się od zmian w NKWD, które w ocenie Stalina zawiodło w tropieniu szpiegów i sabotażystów w organach partii i państwa. Szefowie NKWD w regionach współtworzyli tamtejszą siatkę władzy i wykonywali polecenia miejscowego kierownictwa. Dlatego również czekiści byli podejrzewani przez Stalina o nielojalność i niewierność. Wyszło to na jaw po raz pierwszy po zamordowaniu Kirowa, kiedy NKWD z ociąganiem wykonywało żądania Stalina oczekującego krwawych represji wewnątrz partii. Kiedy szefen NKWD Jagoda wyraził wątpliwość co do spisku istniejącego wewnątrz partii, Stalin zagroził. Uważaj, bo i ty też dostaniesz od nas w mordę. Upadek Jagody zaczął się bezpośrednio po zakończeniu pierwszego procesu pokazowego w Moskwie w sierpniu 1936 roku. We wrześniu Stalin wysłał ze swej letniej posiadłości w Soczi telegram do członków biura KC, nakazując zdjęcie Jagody ze stanowiska szefa NKWD, jako że ten okazał się niezdolny do demaskowania trockistowskich wrogów, podstępnie wykonujących w partii swą krecią robotę. Jagoda nie dorósł do tych zadań i był w tych sprawach o cztery lata spóźniony. Tego zdania byli też wszyscy współpracownicy partyjni, i większość regionalnych przedstawicieli NKWD. Następcą jagody został Jeżow, jeden z siepaczy Stalina. W ostatnich latach wiernie wypełniał on wszystkie polecenia dyktatora jako reżyser czystek partyjnych, demaskator spiskowców i oskarżyciel z ramienia partii na procesach pokazowych. Był to brutalny, Pozbawiony skrupułów przestępca, w którym energia i ambicje kryminalne szły w parze z niewolniczym oddaniem swojemu panu i mistrzowi. Mimo wszystko jego nominacja została początkowo przyjęta przez członków aparatu partii jako oznaka pewnej odwilży. Nowy szef NKWD pozostał bowiem sekretarzem KC, chociaż, jak zaznaczył Stalin, powinien poświęcać 9 dziesiątych swego czasu NKWD. Niektórzy odczytali mianowanie Jeżowa jako chęć ściślejszego podporządkowania tajnej policji Komitetowi Centralnemu. Nawet Bucharin uważał tego niewielkiego wzrostem niepozornego funkcjonariusza za człowieka szczerego i oddanego partii, który z profesjonalnych czekistów uczyni służących aparatu partyjnego. W rzeczywistości Jeżow uczynił z NKWD instrument terroru który plany Stalina dotyczące fizycznej eliminacji wielu działaczy partyjnych zrealizował z bezlitosną konsekwencją. Bezpośrednio po objęciu funkcji szefa NKWD, Jerzow wymienił skład Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych i obsadził go swoimi zaufanymi ludźmi z Komitetu Centralnego. Wszyscy ludzie Jagody zostali pozbawieni swoich urzędów, a następnie, wczesnym latem 1937 roku, Zostali aresztowani i rozstrzelani Również w regionach Jerzow zastąpił ludzi Jagody własnymi współpracownikami O których wiedział, że bez szemrania wypełnią rozkazy dyktatora I nie ulegną sugestiom lokalnych szefów partii Kogo aresztować, a kogo chronić Odcinek dwudziesty Jeżow dostarczał Stalinowi informacji, jakich ten oczekiwał, o spiskach, szpiegach i sabotażystach, którzy działali podstępnie w szeregach partii i władz. Już jesienią 1936 roku we wszystkich komisariatach ludowych i zakładach przemysłowych Związku Sowieckiego rozpoczęło się bezwzględne polowanie na wrogów i pasożytów. Gdy członków Komitetu Centralnego wezwano do Moskwy na posiedzenie plenarne, by radzić nad losem Bucharina i Rykowa oraz nad sytuacją w partii, nikt z zebranych nie przeczuwał, że Stalin zwołał ich, by przygotować grunt pod niszczenie elit partyjnych. Komisarze ludowi, generałowie i sekretarze partii z prowincji nie wiedzieli, że wpadają w pułapkę bez wyjścia. Konsekwencje wynikające z planów Stalina Uzmysłowili sobie dopiero w drugim dniu posiedzenia plenarnego, gdy dowiedzieli się, że aresztowanie Bucharina i Rykowa nie zamyka, lecz właśnie rozpoczyna falę podobnych represji. Wszyscy stali się współuczestnikami zamysłu dyktatora, ponieważ na podległym sobie terenie pomagali w ujawnianiu rzekomych wrogów narodu, a teraz, głosując za aresztowaniem Bucharina i Rykowa, uznali prawo Stalina do eliminowania członków Komitetu Centralnego według jego uznania. Dyktator szybko skierował tę broń przeciwko nim samym, każąc swoim zaufanym ludziom z biura politycznego oskarżać komisarzy ludowych i sekretarzy partii oraz zmuszać ich do składania samokrytyki i usprawiedliwiania się. Dlaczego członkowie KC nie bronili się przeciwko niszczeniu siebie i towarzyszy? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ nie mieli możliwości porozumienia się ze sobą w celu obrania wspólnej strategii działania. W partii istniała tylko komunikacja wertykalna, pionowa, nie istniała natomiast komunikacja horyzontalna. Sekretarze partyjni w prowincjach i republikach byli wprawdzie związani z dyktatorem i jego aparatem, nie mogli się jednak porozumieć z innymi sekretarzami, jak mają reagować wobec poleceń centrum. Stalin wykorzystał tę okoliczność dla swoich celów. Członkowie KC podporządkowali się dyktatowi Stalina, ponieważ posłuszeństwo zapewniało im większe bezpieczeństwo niż stawianie oporu i wyrażanie sprzeciwu. Na nieposłuszeństwo mógłby pozwolić sobie jedynie ktoś, kto nie musiałby się liczyć z perspektywą aresztowania i utraty życia w razie poniesionej porażki. Członkowie Komitetu Centralnego pojęli tę prawdę najpóźniej po aresztowaniu Bucharina i Rykoła. Postępowanie Stalina Charakteryzowała eskalacja metod. Na początku posiedzenia plenarnego KC głos zabrał Andrzej Żdanow, następca kierowa na stanowisku pierwszego sekretarza w Leningradzie i jego następca w biurze politycznym partii. Wskazał na niebezpieczeństwa, które mogą wynikać z spraw, jakie nowa konstytucja stalinowska przyznała teraz kułakom, duchownym i ludziom związanym z dawnym systemem. Trzeba uważać, ostrzegł Żdanow, żeby wrogowie klasowi nie wykorzystali zbliżających się wyborów do rad Sowietów w celu agitacji przeciwko ustrojowi socjalistycznemu. Byłoby wielkim błędem, gdyby odwlec walkę z tymi, co pozostali, aż do chwili wyborów. Nie zapomniał dodać, że organy ucisku są dziś bardziej niezbędne niż kiedykolwiek, by złamać opór wrogów. W każdej chwili trzeba liczyć się z tym, że siły kapitalizmu, które otaczają Związek Sowiecki, wykorzystają istniejących w ukryciu zamaskowanych wrogów ludu, by zniszczyć ustrój socjalistyczny. W rzeczywistości nikt naturalnie nie wierzył, że byli opozycjoniści, duchowni czy kułacy wystawią swoich kandydatów w wyborach do rad i będą na ich rzecz prowadzić kampanię wyborczą. Przywództwo partii nie przewidywało w ogóle wolnych wyborów, które umożliwiłyby części kandydatów krytykowanie rządu. I nikt oczywiście nie wierzył, że wrogowie porządku komunistycznego, udając komunistów, weszli cichcem w skład instytucji państwowych. Chodziło o to, by członkowie Komitetu Centralnego uznali za prawdę coś, co było niewiarygodne. Przewodniczący Związku Wojujących Bezbożników. Emilian Jarosławski natychmiast wyciągnął właściwe wnioski z wystąpienia Żdanowa. Nie zapominajcie, krzyczał w kierunku zebranych, że organizacje religijne przedstawiają się jako organizacje powołane do przygotowania antysowieckich wyborów w całym kraju. Sekretarze partyjni z prowincji potwierdzili, że Kułacy, Popi i Mułowie agitowali przeciwko władzy radzieckiej i powoływali się przy tym na konstytucję. Żeby usprawiedliwić swoje skandaliczne działania Lewon Mirsojan i Jakow Popok Przywódcy partyjni w Turkmenistanie Powiedzieli, że duchownie organizowali wyprawy krzyżowe I mówili w świątyniach na temat znaczenia nowej konstytucji Lecz co uczynili szefowie partii i komisarze ludowi Żeby zapobiec niebezpieczeństwu, które zagrażało ze wszystkich stron? Mało, prawie nic tak jak nie podjęli żadnych działań przeciwko próbom potajemnego wniknięcia wrogów w struktury partii i sabotażowi w przemyśle. Organizacje partyjne nie wiedzą, co robić z sekciarzami, emocjonował się czekista i szef partii w Rostowie Jefim Jewdokimow, jeden z najbardziej brutalnych stalinowskich oprawców. Nawet nie są poddawani obserwacji przez czekistów. Co jeszcze mogło się teraz wydarzyć na plenum? Odpowiedź padła ze strony przyjaciela Stalina, ludowego komisarza do spraw przemysłu ciężkiego Sergo Ordzonikidze. Stalin kazał mu w styczniu 1937 roku wygłosić na forum Komitetu Centralnego Mowę o skutkach pasożytniczych działań w Przemyśle Ciężkim i wykazać, że sekretarze partii nie radzą sobie w walce ze szpiegami i sabotażystami. Ordżonikidze jednak się sprzeciwił. Należał wprawdzie do bliskich przyjaciół Stalina, lecz uznał za absurdalne, by on, człowiek stojący na czele przemysłu ciężkiego, miał przykładać rękę do niszczenia biurokracji w przemyśle. Kiedy wśród menadżerów i dyrektorów fabryk zaczęły się aresztowania, komisarz Ludowy jeszcze milczał. Gdy jednak zaczęli znikać bliscy współpracownicy z jego otoczenia, gdy Stalin kazał aresztować i rozstrzelać jego brata, Ordzhonikidze sprzeciwił się po raz pierwszy. Stalin konfrontował go zawsze w takich sytuacjach z zeznaniami i dowodami, jakie od aresztowanych wydobywali śledczy KWD i jakich Stalinowi dostarczał Jeżow. — Jacy z nas byli bliscy przyjaciele? — miał wykrzyknąć w obecności Mikojana. Jak mógł Stalin, jego rzekomy przyjaciel i towarzysz drogi partyjnej, pozwolić by zastrzelono jego brata jako wroga ludu. Ordzonikidze nie chciał przyglądać się bezsilnie niszczeniu swojego resortu. Wypowiedział Stalinowi bezwzględne oddanie, przewidując, że ten za chwilę każe mu zeznawać przeciwko swoim przyjaciołom. Darem nie próbował też chronić współpracowników przed zarzutem szpiegostwa i sabotażu. Między Stalinem a nim doszło w biurze dyktatora do ostrej konfrontacji, po której jeszcze tego samego dnia Ordzonikidze popełnił samobójstwo. Zamiast niego agitacyjne przemówienia na plenum KC wygłosili teraz Mołotow, Kaganowicz i Woroszyłow. Mówili oni o nauce, jaką należy wyciągnąć z działalności szkodników i szpiegostwa japońsko-niemiecko-trockistowskich agentów. W sowieckim przemyśle ciężkim, na kolei i w Armii Czerwonej. Za ich działaniami stali Trocki i Gestapo, naprowadzili je ludzie przebrani za komunistycznych agentów. Przemysł sowiecki i Armię Czerwoną dzień po dniu dosięgały podstępne ciosy. W minionych latach nie było dnia bez strat. Specyfika odkrytej właśnie wrogiej działalności kontynuował Mołotow. Polega na tym, że wykorzystywano tu nawet nasze organizacje partyjne, wykorzystywano legitymacje partyjne dla organizowania szkodliwej działalności w naszym aparacie państwowym, w naszym przemyśle. Specyfika polegała na tym, że burżuazyjni specjaliści, byli posiadacze i zagraniczni agenci, agenci faszystowskiego wywiadu i obcych krajów, połączyli się z trockistami i innymi elementami działającymi na dwa fronty, które Tkwią w naszej partii. Gorzej niż gdziekolwiek jest w siłach zbrojnych, ponieważ wrogowi udało się przeciągnąć na swoją stronę oficerów. Szybko przekabacili czerwonoarmistów i zrobili z nich wrogów. Niszczyli samoloty, podpalali lotniska wojskowe. Tak w każdym razie przedstawiał sprawę Woroszyłow. On i Mołotow odmalowywali tę sytuację w najbardziej jaskrawych barwach. Burżuazja i nasi wrogowie chwytają się ostatnich metod, jakie im zostały. Zbierają ochotników, którzy mogą im pomóc. Nikogo nie może opuścić czujność, apelował Woroszyłow, żebyśmy nie zapomnieli, o czym nam ciągle przypomina towarzysz Stalin. Jak powinno się bronić przed wrogiem? Na to pytanie jasno odpowiedział Kaganowicz. Musimy niezwłocznie zlikwidować okoliczności które pozwalają u nas uzbrajać się wrogom, żebyśmy mogli na czas demaskować wroga, bo, jak mówi towarzysz Stalin, takie przypadki mogą się powtarzać i powtarzają się. Płynący stąd wniosek był jasny. Wróg nie mógłby prowadzić swego dzieła niszczenia bez słabości, niezdecydowania i oporu obliczonego na przeczekanie, cechującego niektórych sekretarzy partii i komisarzy ludowych. Wierni popracznicy Stalina z Kaukazu, szefowie partii w Gruzji, Azerbejdżanie, Beria i Bagirov, usłyszawszy słowa Mołotowa i Kaganowicza, natychmiast zrozumieli, czego się od nich żąda. Niestrudzenie powtarzając ostrzeżenia dyktatora, podkreślali z uznaniem jego dalekowzroczność, której, jak zapewniali, zawdzięczają możliwość demaskowania wrogów podkopujących od wczesnych lat trzydziestych porządek sowiecki w republikach kaukaskich. Pozostali członkowie Komitetu Centralnego zamarli w milczeniu, zszokowani usłyszanymi treściami i scenariuszem plenum wyreżyserowanym przez Stalina i jego pomocników. Jednak kto nie zabierał głosu, ściągał na siebie podejrzenie, że sam jest wrogiem. Przed takim podejrzeniem trudno się było bronić, ponieważ niemało było takich, którzy oskarżając współtowarzysza, chcieli zaskarbić sobie w oczach Stalina opinię człowieka lojalnego, oddanego wodzowi. Wydaje się, że Stalin dawał swym ścisłym współpracownikom jasne wskazówki, kogo należy podejrzewać, a kto ma być chroniony. Pozwólcie teraz, towarzysze, że przejdę do konkretów. Takimi słowami Jeżow rozpoczął nieoczekiwany atak na zaskoczonego komisarza ludowego do spraw finansów Grigoria Grinkę. Każdy wie, ciągnął Jeżow, że szefowie Banku Państwowego i Banku Przemysłowego to trockistowscy szpiedzy i sabotażyści. Grinko jednak milczy, zamiast informować o prowadzonej w jego ministerstwie pasożytniczej robocie, ponieważ najwyraźniej uważa, że te sprawy go nie obchodzą. Kto? Ja? zapytał w panice atakowany. Z powodu swego milczenia do kręgu podejrzanych uczestników plenum trafili też komisarze ludowi komunikacji morskiej i przemysłu lekkiego – Nikołaj Pachomow i Iwan Liubimow. Jeżow wezwał ich do zabrania głosu, ponieważ ich zachowanie rodziło podejrzenie, że reprezentują wrogie poglądy. – Liubimow siedzi sobie tutaj i milczy – wołał Jeżow. Dodał też – że w ministerstwie kierowanym przez Lubimowa aresztowano już 141 aktywnych szkodników i większość rozstrzelano. Pachomow przyznał, że popełniał błędy, ale teraz po wysłuchaniu argumentów Mołotowa i Kaganowicza zrozumiał, że po tym plenum trzeba będzie pracować w nowy sposób. Potwierdził też, że w jego ministerstwie wśród ludzi na kierowniczych stanowiskach są. Szpiedzy, pasożyci i dywersanci, których on, jak się teraz okazało, darzył zaufaniem nawet, rzekłby dużym zaufaniem. Pachomow stracił panowanie nad sobą, kiedy ze strony Mołotowa i Kaganowicza usłyszał oskarżenie, że wskazuje wrogów dopiero teraz, będąc do tego zmuszony. Wcześniej tym samym ludziom, których dziś nazwał wrogami, dawał ordery. — Kaganowicz, u ciebie zdarzało się wiele kolizji i wypadków. Powiedz nam, zebranym na tym plenum, dlaczego te wypadki się zdarzają i jak chcesz przeciwdziałać im, by całkowicie wyeliminować działalność sabotażystów i wypadki przy pracy? Pachomow odparł, że może wymienić nazwiska osób aresztowanych na jego rozkaz. — Nie będę tu zabierał wam, towarzysze, czasu czytaniem listy siedemdziesięciu siedmiu osób. Śmiechy z sali, z których dwie trzecie zostały aresztowane. Stalin. Mało wydaje mi się. Pachomow. Towarzyszu Stalin, powiedziałem wam, że to dopiero początek. Śmiech całej sali. Na koniec zaufani Stalina przedstawili zebranym wnioski płynące z tego, co wcześniej zostało powiedziane. Ani komisarze Ludowi, ani szefowie partii w prowincjach kompletnie nie rozumieli niebezpieczeństwa, jakie im grozi. Jeżow powiedział o tym otwarcie w imieniu Stalina. Nie wystarczy przyznać się do popełnionych błędów i istniejących nieprawidłowości. Błędy należy odpokutować bezwzględną walką z wrogami. Od wysokich funkcjonariuszy partii i władzy oczekuje się przedstawienia planów, w których zaproponują, jak postąpić z wrogami w urzędach, i zakładach pracy. Oczywiście wrogowie zostaną odkryci i zdemaskowani przede wszystkim przez organy NKWD, wołał Mołotow do obecnych na plenum. Lecz czy samemu nie można się zorientować, co się dzieje? Czy można przeoczyć wszystkie te sygnały, które są posyłane ze strony organów bezpieczeństwa? NKWD zdawało się już pojąć lekcję daną przez Stalina. Inne urzędy natomiast jeszcze na nią najwidoczniej czekały. Dlatego Jeżow nie miał nic innego do zrobienia niż nazwać błędy przeszłości, by tym bardziej podkreślić sukcesy dnia dzisiejszego. Wróg nie może już występować oficjalnie. Musi konspirować, musi się maskować i pracując na dwa fronty ukrywać swą nikczemną robotę za fasadą sowieckiej frazeologii. Wróg Próbuje stosować typowe dla szpiegów, dywersantów i prowokatorów metody pozornej lojalności, by po cichu szkodzić naszemu sowieckiemu porządkowi, mówił. Co tymczasem uczynili wybrańcy Stalina, ludzie, którym wódz ufał najbardziej, by zapobiec temu niebezpieczeństwu? Nic. Prawie nic. Zawiedli. Ponieważ już od 1928 roku ignorowali ostrzeżenia Stalina o szpiegach i sabotażystach i chronili wrogów. Nawet zamordowanie szefa partii w Leningradzie, Kirowa, nie zmieniło niczego w ich postawie i gdyby nie Komitet Centralny, który na czas wkroczył do akcji, sojusznicy Trockiego i Zinowiewa, inspiratorzy i wykonawcy zamachu na Kirowa, pozostaliby nadal nieujawnieni. Nawet więzienia GPU były gniazdami antysowieckiej agitacji. Więźniowie mogli sobie swobodnie zamawiać książki i żywność, dostawali wódkę, a w oknach ich pięknych, jasnych cel ustawiano kwiaty. Więzienia tajnej policji były sanatoriami. Jak mogło dojść do tego, że tajna policja nie widziała i nie słyszała niebezpieczeństwa? Czyż nie było jej zadaniem rozwikływanie tajemnic, odkrywanie spisków i bezlitosne wymierzanie kar? Jak to się stało? Że czekiści zawiedli? Jeżow dał na to odpowiedź samego Stalina. Kondrwywiat znalazł się w rękach polskich szpiegów i był infiltrowany. Mimo to Jagoda i jego zastępca, Szef tajnego Wydziału Politycznego GPU i szef NKWD na Białorusi, Georgii Mołczanow, ignorowali wszystkie sygnały wskazujące na to, że w szeregach nadzorowanej przez nich instytucji znajdują się wrogowie podający się za komunistów i chronili ich. Myślę, że mamy tu do czynienia z przypadkiem zdrady. Inaczej nie można nazwać tej sprawy, mówił. Było to hasło, które pozwoliło Stalinowi skierować podejrzenia na jagodę i jego ludzi. Czy Mołczanow został już aresztowany? zapytał Stalin, chcąc sprawdzić wrażenie, że nie wie, iż Mołczanowa zabrano tuż przed rozpoczęciem plenum. I co w ogóle jest z Mołczanowem? Co się z nim stało? Aresztowano go czy nie? Jeżow. Tak, aresztowano go, towarzyszu Stalin. Siedzi. Okrzyk z sali. Słusznie, przesłuchiwany? Zeznał już coś? Jerzow. Zeznał wiele nieprawidłowości, ale o tych sprawach nie mówił. Przesłuchanie jest prowadzone. Co mogli czuć uczestnicy plenum, dowiadując się, że wysoki funkcjonariusz NKWD siedzi w więzieniu i jest przesłuchiwany? Oczywiście wiedzieli, że Małczanów będzie torturowany i zezna to, co zechcą z niego wyciągnąć czekiści? Kogo więc obciąży? Czy Stalin już rozstrzygnął, kto ma zostać aresztowany, a kto będzie chroniony? Sprawa Jagody i jego ludzi nie wydawała się jeszcze całkowicie przegrana. Powinni jednak podjąć wysiłek, przyznając się do uchybień. Jagoda przyznał się do wszystkich zarzucanych mu błędów w przeszłości. Już w 1931 roku, Powinien był zacząć od niszczenia faszystowskich band, powiedział. Już wtedy powinien wyciągnąć słuszne wnioski z ostrzeżeń Stalina. Nie rozpoznał, że wypadki, które miały miejsce w przemyśle, były w istocie aktami sabotażu. Wiele rzeczy do niego nie dotarło, ponieważ działalność operacyjna GPU nie była skoncentrowana w jego rękach. Nie wiedział, których band członkiem był Mołczanow. Nie widziałem zdrady Mołczanowa. Teraz musi jednak zrozumieć, że Mołczanow jest zdrajcą. W jaki sposób był związany, z kim, to musi ujawnić przesłuchanie. Jak mogło do tego dojść? Czekiści odizolowali się od partii. Dla nich liczył się tylko zaszczyt munduru i temu podobne sprawy. Byli głusi i ślepi. Przeoczyli sygnały i ostrzeżenia. On, Jagoda, całkowicie i w pełni zrozumiał lekcję, którą otrzymał. Jagoda potwierdził wszystkie zarzuty, które Jeżow wysunął przeciwko funkcjonariuszom NKWD, ponieważ gdyby im zaprzeczył, popełniłby niewybaczalny błąd. Sugerowałby bowiem, że nie jest prawdą to, co Stalin uważał za realną rzeczywistość. Zrozumieli to natychmiast również inni czekiści. Wszyscy zgłaszali się, żeby zabrać głos i by ratować swoją skórę. Winą za wszystkie błędy obarczali swego byłego szefa. Leonid Sakowski zeznał, że w NKWD lekceważono wszystkie bolszewickie zasady doboru kadry. Zamiast tego, Jagoda otaczał się tylko swoimi ludźmi, a w dodatku chronił ich przed represjami, kiedy Komitet Centralny zażądał ich odwołania. Nie chciał też słuchać o niebezpieczeństwie grożącym ze strony Bucharina i prawicowców, polskiego wywiadu i białoruskich nacjonalistów. Również Jakow Agranow, zastępca Jagody, ubolewał, że on i jego współpracownicy zawiedli w walce z wrogiem. On sam stale przypominał Jagodzie, by ten uzgadniał rozwiązania wszystkich problemów NKWD z sekretarzem Komitetu Centralnego Jerzowem. Jagoda kwestionował jednak potrzebę takich ustaleń, komentując to następująco. Tylko wówczas, gdy nie jesteś panem w swoim domu, uzgadniasz sprawy z innymi. Przede wszystkim jednak przeciągał śledztwo w procesie Zinowiewa i Kamieniewa, bo nie wierzył w istnienie trockistowskiej grupy terrorystycznej. Sakowski uznaje za swój błąd fakt, że nie meldował w Komitecie Centralnym o tych decyzjach Jagody, które wydawały mu się podejrzane. Sierwołot Balicki i Stanisław Redens mówili o wstydzie, który odczuwali wysoko postawieni czekiści na myśl o tym, że zawiedli. Redens, który był szwagrem Stalina, próbował dowodzić swojej lojalności. Na dowód tego przypomniał okoliczność, że kiedy jagoda po śmierci Kirowa odrzucił aresztowanie Ismonta, on Redens, poinformował o tym biuro polityczne. Od tego czasu był traktowany w NKWD jako zdrajca. Na koniec głos zabrał sługu Stalina z aparatu bezpieczeństwa Jefim Jewdokimow, który był odpowiedzialny za najbardziej okrutne gwałty podczas przymusowej kolektywizacji. Zapytał, czy Jagoda nie był zawsze wilgiem w owczej skórze. W 1927 roku Stalin przyjął go na swojej daczy w Soczi, gdzie dał mu zadanie zdemaskowania oraz ukarania pasożytów i sabotażystów w Donbasie. Jagoda jednak już wtedy nie miał ochoty na dzielenie się informacjami na temat szpiegów i sabotażystów. Towarzysze, po tym wszystkim, co usłyszeliśmy tu, na tym plenum, o sprawach NKWD w przemówieniu Towarzysza Jeżowa i innych towarzyszy, jest absolutnie jasne, że warunki, jakie tworzono w ostatnich latach w NKWD, nie służą niczemu, a głównym winowajcą jest Jagoda. Myślę, że sprawy tej nie załatwi jeden Mołczanow. Jagoda, straciłeś rozum? Jestem o tym głęboko przekonany. Myślę, że były szef NKWD musi za to odpowiedzieć z całą surowością prawa. Tak jak my, czekiści, Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie naszych rozkazów. Trzeba też głęboko zastanowić się nad kwestią: czy pozostawić go w Komitecie Centralnym? Należy mu odebrać rangę generalnego komisarza organów bezpieczeństwa, choć jest już zwolniony ze służby. Na tę rangę nie zasłużył. Powstał więc problem jagody. Wykluczyć go z Komitetu Centralnego, aresztować. A może mu przebaczyć? Stalin namówił Iwana Żukowa, ludowego komisarza przemysłu lokalnego, by zgłosił w tej sprawie spontaniczną propozycję. Ze wszystkich materiałów, jakie zostały tu przedstawione, z wypowiedzi aresztowanych, jakie czytaliśmy, z przemówień i dyskusji toczonych na plenum, wynika jasno, że cała ta sprawa nie mogła zaistnieć bez bezpośredniej zdrady całej grupy. Dlatego trzeba rozpatrzyć tę sprawę, a zbadanie jej przekazać NKWD, towarzyszowi Jeżowowi. On tę sprawę znakomicie poprowadzi. Myślę, że przy tej sprawie trudno będzie pominąć kierownictwo NKWD. Hałas na sali, okrzyk. Niejasne, co proponujecie. Wiem, że wszyscy ci sosnowscy inni zostali aresztowani. Jeżow. Oni wszyscy zostali aresztowani. Dlaczego nie aresztuje się jagody? Hałas na sali. Tak, tak, jestem przekonany, że do tego dojdzie. Kosior, jaka jest twoja propozycja? Żeby to wszystko wyjaśnić. Stalin wyzwolił się z więzów łączących go ze ścisłymi współpracownikami, nastawiał ich przeciwko sobie i zniszczył ich poczucie bezpieczeństwa, konieczne by mogli stawić czoła pojawiającym się zagrożeniom. W mowie, którą wygłosił na zakończenie plenum, poinformował skonsternowanych członków KC, jakie wnioski należy wyciągnąć z tego, co stanowiło przedmiot debaty. Dwa dni wcześniej powiedział Nieodzowną cechą każdego bolszewika w obecnych warunkach musi być zdolność wykrywania wrogów partii, jakkolwiek dobrze się maskują. W tym względzie jednak przywódcy partyjni w Republikach zawiedli. Dbali jedynie o umocnianie własnych wpływów, podsycali kult własnej osoby, dbali o sieć powiązań i interesów, chronili wrogów ludu przed represjami, ale lekceważyli dyrektywy przychodzące z centrali. Nie chodzi bowiem o oddanie i lojalność wobec konkretnej osoby, lecz o oddanie i lojalność wobec partii. Możność całkowitego polegania na kimś w sprawach politycznych, ideologicznych, oraz fachowe kompetencje to podstawy decydujące o doborze współpracowników urzędów państwowych i sprawowaniu funkcji partyjnych. Przywódcy partyjni na prowincji obsadzali jednak swoich współpracowników według zasady prywatnych znajomości i oddania względem nich. Wydaje się, że nawet przyjaciele Stalina z Kaukazu nie rozumieli, że dyktator tolerował jedynie taką lojalność, która służyła umacnianiu jego władzy. Stalin już dawno ostrzegał szefa partii w Kazachstanie, Lewona Mirsojana, który przez długi czas pracował w Azerbejdżanie i na Uralu, by nie dawał swym przyjaciołom z Kaukazu stanowisk i przywilejów, lecz by zatrudniał miejscowych ludzi. Co znaczy, jeśli ciągnie się za sobą z Azerbejdżanu całą grupę przyjaciół i wiernych popleczników, zupełnie niezwiązanych z Kazachstanem? Co znaczy, jeśli ciągnie się za sobą całą grupę przyjaciół z Uralu, zupełnie niezwiązanych z Kazachstanem? To znaczy, że uzyskujesz niezależność od lokalnych organizacji, albo jeśli wolicie, towarzysze, niezależność od KC. Ty masz swoją grupę, ja mam swoją, która jest mi całkowicie oddana. Lojalność wobec kogoś innego niż on sam. Stalin odczuwał jako zdradę. Mirsojan naruszył reguły przyjaźni ze Stalinem, ponieważ przyjaciele, których Stalin nie uważał za swoich przyjaciół, szybko mogli stać się jego wrogami. Ogólnie biorąc, wszyscy ci ludzie w republikach, z których zostali ściągnięci, są mniej lub bardziej podejrzani, twierdził Stalin. Rzajew, Kulijew, Alijew, oni wszyscy zostali w Azerbejdżanie komisarzami ludowymi, a potem pozbawieni urzędów. Mirsojan jednak umieścił ich na posadach ministrów w Kazachstanie. O czym to świadczy? Czy można w ten sposób wybierać ludzi? Do czego to prowadzi? Co dobrego może dać? Pytam was. Ostrzegałem przecież towarzysza Mirsojana, że nie można tak postępować. Że kadrę należy dobierać z ludzi miejscowych. Ale widzicie, on stworzył grupę oddanych sobie ludzi. Nie wybrał ich według bolszewickiej zasady. A wśród nich są też trockiści. Ale on ma nadzieję, że ci ludzie będą z nim wiecznie pracować, bo są mu teraz oddani. Lecz co się stanie, jeśli on sam wyleci? Stalin uznał więc oficjalnie, że metody tworzenia własnych dworów są wrogie partii i trzeba z nimi skończyć, zanim będzie za późno. Ogólnie wiadomo, co by się stało pytał retorycznie gdyby to, co podejrzane, pozostało nieujawnione. Oto przez dłuższy czas Ordżonikidze otrzymywał wrogie partii listy od łominadze. On, Stalin, domagał się, by listy te zostały przekazane partii, lecz Ordżonikidze zastrzegł, że zatrzyma dla siebie, co pisał do niego łominadze. Obawiał się bowiem, że łominadze może zostać rozstrzelany. Przyjaźń była dla niego ważniejsza niż lojalność wobec partii. I co się przy tym okazało? Każdy wie, że łominadze był wrogiem ludu. Pod koniec zrozumiał to nawet Ordzonikidze i sam zażądał zastrzelenia przyjaciela. Widzicie, Wychodzi tu piękna historia. Kiedy tuszujesz, ukrywasz błędy towarzysza i na czas go nie powstrzymasz. A przeciwnie, osłaniasz go. Wtedy przyczyniasz się do jego klęski. Z całą pewnością przyczyniasz się do jego klęski. Stalin był nieufny wobec sekretarzy partyjnych z prowincji, którzy w przeszłości działali za jego plecami i okłamywali go. Żeby takie przypadki. Nie mogły się więcej zdarzyć. Zarządzał od nich, by mianowali dwóch swoich zastępców, których w każdej chwili można będzie zwolnić, osadzając w ich miejsce kogoś innego. Odcinek 22. Bezpośrednio po zakończeniu plenum Stalin uruchomił machinę terroru. Tylko niewielu przeżyło potężną falę aresztowań i egzekucji, która trwała aż do jesieni 1938 roku. W piwnicach NKWD zamordowana została większość członków Komitetu Centralnego, Gienrich Jagoda i jego ludzie, większość komisarzy ludowych i sekretarzy partii z prowincji, którzy występowali przed Komitetem Centralnym. Niektórzy, jak szef partii w Uzbekistanie Akmal Ikramow i Iwan Kabakow, rządzący w rejonie Uralu, zostali aresztowani już w maju 1937 roku. Inni, jak szef partii na Białorusi, Nikołaj Gikało i drugi sekretarz ukraińskiej organizacji partyjnej, Paweł Postyszew, zostali początkowo przeniesieni służbowo w inne rejony, ostatecznie jednak aresztowano ich i rozstrzelano. Nawet członkowie biura politycznego nie mogli czuć się bezpiecznie. W maju 1937 roku Stalin kazał aresztować wicepremiera Jana Rudzutaka, a w kwietniu, maju i lipcu 1938 roku szefów innych partii: w Syberii Zachodniej Roberta Eiche, Ukrainy Stanisława Kosiora i wicepremiera rządu Ukrainy Własa Czubara. Byli oni od niedawna członkami biura politycznego. Trudno o bardziej jednoznaczny komunikat ze strony Stalina. Nikt nie może być pewny dnia ani godziny. Nawet przynależność do grona najwyższych nie stanowi zabezpieczenia. Eiche, Czubar i Rudzutak byli potwornie maltretowani, lecz nie przyznali się do przestępstw, których nie popełnili. Eiche był torturowany przez samego Berje i Rodosa. Zastępca szefa oddziału śledczego NKWD, którzy wykłuli mu oko, a w końcu zastrzelili, nie wydobywszy z niego żadnych zeznań. Rudzutak mówił, że był strasznie bity i torturowany, a mimo to się nie złamał. Rzeczywiście, widać było, że musiał być torturowany, powiedział po latach Mołotow bez cienia empatii. Rudzutak był dobrym, inteligentnym chłopakiem którego Stalin w jakimś momencie nie mógł ścierpieć w swoim otoczeniu, bo nie pracował ze wszystkich sił i zadawał się z dwuznacznymi osobnikami. Nigdy niczego im nie powiedział, został powieszony przez ludzi z plutonu egzekucyjnego. Członek wyra politycznego hm, nie wierzę, że był członkiem jakiejś frakcji, lecz zbyt. Swobodnie traktował opozycję i wszystko to uważał za bzdury. To było niewybaczalne. Nie rozumiał, jak niebezpieczna była to postawa. Czy Czubar był wrogiem, tego nie było wiadomo. Ale kiedy raz został poddany torturom, nie można go już było wypuścić z więzienia. Stalin nie mógł mu już ufać. Nikt nie mógł. Jagoda załamał się już przy pierwszym przesłuchaniu. Wiedział, że Stalin każe go torturować, jeśli nie przyzna się dostawianych zarzutów. Przez całe moje życie nosiłem maskę, powiedział w trakcie swego przesłuchania na Łubiance, i grałem rolę zagorzałego bolszewika. A przy tym, dodał, był zawsze wrogiem porządku sowieckiego. To, co przedstawiono powyżej, nie było bynajmniej ideą chorego umysłu. Stalin wykorzystał strategię przemocy fizycznej i psychicznej, by tak zastraszyć i wytresować elity partyjnej rządzące, żeby w przyszłości nie było już potrzebne wymuszanie na nich właściwych zachowań. Po zakończeniu wielkiego terroru Stalin nie musiał już zwoływać posiedzeń plenarnych Komitetu Centralnego, by informować o swoich planach. Każdy z członków KC wiedział naprzód, co należy robić, a czego robić nie można. W swoim osamotnieniu. Sekretarze partyjni na prowincji byli bezbronni wobec represji, pojęli więc, że przetrwają, gdy z wyprzedzeniem będą odgadywać intencje Stalina, tak by nie wywołać cienia podejrzenia, że działają wbrew niemu. Zadanie rozbicia partii w Gruzji i Azerbejdżanie zlecił Stalin Ławrentijowi Beri i Mirowi Dzafarowi Bagirowowi, tamtejszym pierwszym sekretarzom. Obaj należeli do ścisłego grona kaukaskich stalinowców. Naśladowali styl rządzenia Stalina, a ponadto byli obdarzeni instynktem, który pozwalał im sukcesem trwać w otoczeniu dyktatora. Odgadywali wlot życzenia Stalina i likwidowali ludzi z gorliwością służalców. Nie liczyli się dla nich przyjaciele. Jeśli tylko mogli przypodobać się tyranowi z Kremla. Wydali ekipy przywódców partyjnych Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Bagirow kazał wymordować całe wsie, całe klany rodowe oraz rozstrzelał dwudziestu ministrów swojego rządu i wszystkich sekretarzy partyjnych republiki, przedstawiając ich Stalinowi jako wrogów. Ten mały despota naśladował w baku metody wielkiego despoty. Kazał przyprowadzać delikwentów do swojego gabinetu, gdzie byli torturowani w jego obecności. Złujcie ich tak! Żeby na miejsce egzekucji trzeba ich było nieść, tak mawiał. Dawny przewodniczący Komsomolu w Baku, Ostaszko, wspominał w 1956 roku, jak został aresztowany i przeprowadzony do biura Bagirowa. Poskarżył się wtedy na brutalne tortury i wyciąganie z ludzi zeznań pod przymusem. Bagirow zaśmiał się, uderzył mnie mocno w twarz i rzucił śledczym. Pokażcie mu sowieckie siły bezpieczeństwa. Zawlekli mnie do sąsiedniego pokoju i bili do nieprzytomności. Podobnie postępował Beria, który zameldował Stalinowi w lipcu 1937 roku, że we wszystkich republikach zakałkaskich w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie odkrył ośrodki kontrrewolucyjne, do których należeli prawie wszyscy czołowi komuniści tych republik. Beria wymienił ich nazwiska i sugerował, by aresztować nie tylko ich, lecz również ich żony i dzieci. W tych sprawach nie miał najmniejszych skrupułów. Z własnego rewolweru zastrzelił Agassiego Hanjayana, szefa partii Armenii. Otruł też pierwszego sekretarza abchaskiej organizacji partyjnej, Nestora Wakobe, i kazał zniszczyć ich rodziny. Aresztowanych bili i torturowali również jego sadystyczni pomocnicy Bogdan Kobułow i Avksenty Rapawa Stalin cenił brutalne zdecydowanie i lojalność swoich pretorianów Więc nagradzał ich przywilejami i urzędami Beria i Bagirov byli jedynymi wysokimi przywódcami partyjnymi z prowincji Którzy przeżyli 1938 rok I którzy po zakończeniu wielkiego terroru Awansowali w partii, aż do chwili, gdy po śmierci despoty Chruszczow aresztował ich i kazał rozstrzelać. Sekretarze poszczególnych republik prześcigali się w składaniu Stalinowi dowodów lojalności i oddania. Słali raporty, w których opisywali swoje sukcesy w walce ze szpiegami i sabotażystami. Jedni umieli chwalić się lepiej, inni gorzej. Nikt jednak nie mógł uratować życia jeśli prezentował tylko własne osiągnięcia, gdyż dyktator otworzył przed denuncjatorami i prowokatorami wszystkie drogi. Każdy członek partii, powiedział Stalin na konferencji Wydziału Wojskowego KC w początkach czerwca 1937 roku, każdy uczciwy, bezpartyjny obywatel Związku Sowieckiego ma nie tylko prawo, ale i obowiązek donieść na piśmie o nieprawidłowościach, które zauważy. Nawet jeśli okazałoby się to prawdą tylko w pięciu procentach, to też jest coś. Macie obowiązek pisania listów do waszych komisarzy ludowych, oczywiście też do KC, jeśli chcecie. Stalin mógł być zadowolony, ponieważ otrzymywał listy ze wszystkich regionów Związku Sowieckiego.